I teraz już właśnie, prawda, wyczyściliśmy cały rajd i teraz będziemy oglądać cinematic końcowy tego rajdu po pokonaniu Rashagev. Coś tu się stanie. Khadgar i Kalegos. It is done. Udało się. We stopped her. Powstrzymaliśmy ją. Nasilają się trzaski elektryczne. No. The damage is too great. They're about to... Ale szok! Mówiłem wam! Co oni ci zrobili? A, przepraszam. Zapomniałem powiedzieć, że... Zapomniałem powtórzyć to, że... teraz to już nie ma sensu, bo teraz to już widzimy. Ale ja właśnie uważałem, że to się skończy tak, że pokonamy Rashagev, ale ci inni jej rodzeństwo zostanie uwolnione. Ale teraz nie ma sensu to, że to mówię, bo teraz już jesteśmy po fakcie, więc to wygląda, jakbym to powiedział dopiero po zobaczeniu tego. A, i faktycznie zginęła. No, wymagam... I właśnie dlatego 10-1. Wszyscy, którzy zdradzili. Fajnie. Khadgar, we cannot win this fight. We have to get out of here. Nope. Okay. Tak w ogóle sobie o czymś pomyślałem. Tak sobie teraz w ogóle o czymś pomyślałem. Czy my w ogóle dostawaliśmy cinematiki na koniec pierwszego rajdu w ostatnich dodatkach? Tak teraz w ogóle sobie o tym pomyślałem, tak jak ten cinematic się tak szybko urwał. Nie dostawaliśmy. Nie, no czekaj, tak odtworzę... Dobra, dosłownie dodatki od kiedy są cinematiki. Wotk nie, z Naxa nie było, z Kata nie było, z Pandarii nie było, z Woda Highmaul nie było, w Legionie Emerald Nightmare nie było, w Battle for Azeroth Uldir nie było, Shadowlands, Castle Nafria nie było, a to grzech, bo tam był Denafir, tam jednak by się przydało. To jest pierwszy raz, jak myśmy dostali cinematic końcowy po pokonaniu bossa z pierwszego rajdu. Taka ciekawostka o to. Tak wiadomo, zanim tam będzie, że co tak mało, żeby było więcej, coś ten. No ale no co, znaczy fajne w ogóle, fajne, tak? Powiedzmy sobie. Ale no, ja wiem jak to brzmi. No. Ale tak, to jest to, czego się spodziewałem, że się stanie, tak? No bo no, jeżeli już mówili o tym, że są ci tam to rodzeństwo tamtej Rashagev i tyle tam mówili o tym i tak dalej, nie pokazali, no to no nie było opcji, że zostawił ten wątek, dobra, trudno tam, bo nie udało się, to będą tam siedzieli. No nie widziałem w ogóle opcji na to, że to będzie w ten sposób. No ale spoko, nie? Jakby mi się to podoba. Nie powiem, że nie. Może trochę... Nie, ta Rashagev moim zdaniem też dostała tak idealnie czasu ekranowego. W sensie, nie... Może ciupkę więcej ewentualnie też by jej można było dać. No ale teraz oczywiście jest pytanie, jak oni... Bo ile jest tych? Trzech ich jest, z tego co pamiętam. Bo to żeśmy w ogóle już wiedzieli po tym, po ogłoszeniu Dragonflight, tak swoją drogą, że tych inkarnatów jest chyba tyle, ile elementów było, nie? Tak to chyba było. I Rashagev to była jakby... odpowiednikiem powietrza i wtedy jest ognia, ziemi i wody? Jakoś tak to było. Tak, tak to chyba właśnie było. Więc mamy trzy. No to co? No ja tu z kolei podejrzewam, że... Czy wszystkie zginą w następnym rajdzie? No piorunu, czyli jakby rozszerzenia powietrza. No tak, tak, tak. No właśnie tak. No to zobaczymy w sumie, bo to oczywiście to pozostawia wiele więcej pytań, czy będzie w 10.1 jakiś nowy zone, jakiś coś, no ale jakiś rajdzik musi być, nie wiem, może jakiś Siege of Tal'Drazus na przykład, bo to, inaczej, zadajmy pytanie, co te smoki teraz polecą zrobić? Co ci inkarnaci polecą zrobić? A no właśnie, był jeszcze ten generał, jakiś tam Idrilik, bla bla bla, coś tam, nie? To Alex Strasz o nim wspominała w tym pierwszym cinematiku Dragonflight, to prawda. Właśnie, ale no gdziekolwiek to będzie. Właśnie jestem ciekawy, co oni dalej zrobią. Co ci inkarnaci teraz zrobią? No ci inkarnaci nienawidzą tam wszystkiego, co tytaniczne i aspektów i coś tam. To wiele jest rzeczy w sumie, które mogą zrobić, nie? Bo niby mogliby, no intuicyjne to jest po prostu, no polecieć, zabić aspekty. Ale niekoniecznie, niekoniecznie. Może być tak, że po prostu w następnym patchu będzie coś w stylu Siege of Valdrakken?
Ale myślę, że może być też coś innego. Myślę, że może być najazd albo właśnie taki, albo może jakiejś takiej tytanicznej placówki, bo która się okaże, że jest ważna, bo coś tam i dowiemy się jakby całego lore tego w 10.1 i wtedy będziemy narzekać, że czemu tego nigdy wcześniej nie było i tak dalej. Tak bym chyba to powiedział. Tak, to jest właśnie to, o czym mówiłem. To jest ten cinematic, o którym mówiłem. Iridicron's Hunger. Tak, okej. Okay. Is unleashed i to tak Alex Rasha się... Nope! Nie mów o tym. Ciekawe czemu konkretnie, czyli jakby z niego chyba z kolei zrobią, jeżeli konkretnie go wymienili z tych czterech, czy też trzech właściwie już w tym momencie bez Rasha, to podejrzewam, że no go tak bardziej ukoronują, nie? Żeby on jakby przewodził tym złym, że tak powiem, następnym patchu. Ale tak, to o niego mi chodziło. Nie wiem czemu miałem w głowie, że to jest jakiś generał, czy coś takiego zrobił. A czekajcie, tutaj jeszcze coś mamy. Nie wiem skąd to jest. Może to jest z tych sidequestów, co ich jeszcze nie robiłem. Pewnie tak. Ale on zawarł jakiś pakt z tymi Diaradinami. To są ci magmowi, czy jak to nazwać, ci giganci w Waking Shores. Aha. No, coś tam się będzie działo. Ale cinematic fajny w każdym razie. Okej, okay, cutscenka po cinematicu w Seat of the Aspects. Dobra, czyli mamy jeszcze cutscenkę po tym cinematicu, już po rajdzie na tronie aspektów. My friends, moi przyjaciele. Wielkie trzęsienie. Oj, cześć. Jest, już naprawiłem jakoś. No dobra, trzęsienie pod ziemią. Prawie ledwo przetrwaliśmy. Razageth jest... nie żyje, ale... jej rodzeństwo zostało uwolnione. Co go tu tak zabolało? Co jest? A, czyli on dosłownie mówił o tych liniach tam... On dosłownie to mówił, jakby mroczna przyszłość. Nie mamy długo się przygotować. Reckless haste cost her life, and they will not make that mistake again. They will regain their strength and choose their next moment carefully. Then we must take the fight to them. Strike before they are recovered. That will be difficult. Musimy w nich uderzyć, zanim się zregenerują. Mastery of the earth will harbor them and keep them out of our reach. Aha, w ten sposób. What is it about this? Więc oni się po prostu schowają niejako chyba pod ziemią dosłownie, jeśli to dobrze rozumiem, i będą czekać do następnego, będą odpoczywać do następnego raid tieru. Of the three that remain, Viranoth and Firak were ever loyal to the Incarnate. Firak, czyli ci dwaj byli lojalni do Primalistów, ale Iridicron najbardziej wojenny. Okay. No, to tak jak myślałem. On chyba będzie tym jakby bossem bossów tych, kurde, tych smoków. Na końcu złapany i najciężej było go uwięzić. I na koniec zawarł... I na koniec zawarł okropne... Jezus, jak to po polsku powiedzieć? Deale. Układy. Straszne układy, by podtrzymać ich ideę żywą. Jestem ciekawy. Umowy, tak, kontrakty. Dokładnie. Na działalność gospodarczą. Jestem strasznie ciekawy, z kim on zawarł te pakty. Ja wiem. Z kim on mógł tam... Coś mi tu śmiga, ale jakoś tak, nie wiem, coś mi się jakoś tak kojarzy. No. Z Jailerem, no prosto. Keep their cause alive. His violent desperation makes him dangerous. I believe the other incarnates never knew the true depths of his depravity. Okej, to ciekawe też. Wierzę w to, że inni inkarnaci nigdy w pełni nie znali... prawdziwych jakby głębi jego deprawacji. Czyli tutaj z kolei mi się wydaje, że jest hintowany trochę taki wątek, może być coś takiego, że ci inkarnaci będą przeciwko nam i razem z tym Iri coś tam, nie mogę jego imienia zapamiętać, za trudne to jest dla mnie. Iridicron, tak? I mogą mieć w ostatniej chwili taką refleksję, ty wiesz co, Irek, nazywajmy go Irek,
Tak niezbyt, powiem ci szczerze, bo to widzimy, tak moja pierwsza myśl taka jest, że widzimy, że coś tam ty się chyba jednak zbyt bardzo z tymi tam old gadami bujałeś, jakieś tam deale pozawierałeś, coś tam, jakieś kredyty pewno nabrał, wiecie o co chodzi, to my może jednak niezbyt i może na przykład w ostatniej chwili przejdą na naszą stronę. O. O, tak, no, tak, to jest moja pierwsza, tak, myślę, że tak, nie wiem czy obydwaj, ale myślę, że jeden z nich. Po tym oczywiście naturalnie, jak już go pokonamy, no bo to jednak musi być raid boss, tak? Must not despair. Their war is coming. I wojna nadciąga. And while we may not yet have our spectral powers, we can rebuild our unity. Nie mamy jeszcze naszych aspektowych mocy, ale możemy odnowić naszą jedność. Embrace our allies. Tak, przyjąć naszych sprzymierzeńców. Odleczyć. I tylko razem mamy jakąkolwiek szansę na wygraną. Tutaj mi się wydaje, że to jest jakiś taki throwback do jakiejś linii Khadgara. Khadgar strasznie dziwnie tu wygląda. Bardzo dziwnie jego twarz tutaj wygląda. Khadgar dużo miał takich w Legionie formułek jeszcze, że tam only together we stand, coś tam, a chance to win, coś tam. Farbringer's Khadgar też, jakby to dosłownie było takie przesłanie, że tylko stając tam razem możemy przetrwać, więc wydaje mi się, że to ujęcie na Khadgara tutaj jest nieprzypadkowe. Together. Ale ta Alex Rashanowa, ten model jest fajny, kurde. Fajnie. Fadge. No kurde, Khadgar, let's go. Nie no, fajnie, też fajnie. No to sobie poczekamy, no będą odpoczywać. Ale wiecie co, czy to już nie jest ten moment, w którym my, bo wiecie, my już od dawna rozmawiamy o tym. O tym, że kiedyś zejdziemy sobie pod Azeroth. No i kurde, szczerze powiedziawszy, to się wydaje moment jak żaden inny, nie? No ten, wiecie, tak ja sobie myślę, że Blizzard musiał mieć jakiś tok rozumowania, jak z tych wszystkich inkarnatów wziął na, że tak powiem, tego ultimate villana, tego od ziemi. Tak ja sobie myślę, że musiał być jakiś powód ku temu. I też tutaj są pewne analogie z Neltarionem, też umówmy się, nie? W sensie Deathwingiem. Myślę, że to nie jest przypadek. Myślę, że w 10.1 w jakiś sposób zejdziemy pod Azeroth. Może pod Dragonlance czy coś. Myślę, że jeszcze z Dragonlance możemy nie wyjść, ale myślę, że będziemy pod. Ale to patrzcie, jak będzie można zaorać to, co ja mówiłem, że my będziemy odlatywać w następnych patchach Dragonflight, że nie będzie już przyziemnie, tylko będziemy odlatywać, a tu bang, zejdziemy pod ziemię. to by był dopiero rok, co? No, bo to ja w ogóle to mówiłem u Samaela, ale wy jeszcze tego nie wiecie, bo on jeszcze tego nie wrzucił. to tak swoją drogą. Dobra, no fajnie. Jestem ciekawy, co tam będzie. I tym bardziej wydaje mi się, że to już jest wystarczający wszystko materiał na lore bombę. No ale w każdym razie, myślicie, że zejdziemy pod ziemię? Czy myślicie, że pójdziemy... Gdzie jeszcze możemy pójść? Ja myślę tak, albo właśnie coś jakoś tak pod ziemią, albo jakiś taki motyw bardziej tytaniczny. Jakiś taki, wiecie, że polecę w jakieś ważne, takie tytaniczne miejsce, może jakieś nawet, które znamy. Może Ulduar na przykład, czy coś? Ale nie wiem, wydaje mi się, że jakbyśmy mieli wracać gdzieś, to wydaje mi się, że to by było bardziej już 10.2 i 10.3. Ale Blizzard ostatnimi czasy lubi zaskakiwać. Primal wersja Deathwinga. No, w zasadzie tak. No. Znaczy, myślę, że jakby Blizzard celowo tutaj będzie kreślił taką analogię pomiędzy Neltarionem a tym Irkiem. No Irek, okej? Okay? Nazywajmy go Irek, naprawdę. Ja nie jestem w stanie tego zapamiętać. Skakujemy do Maelstrom, wyciągamy Neltariona. No kurde, no może go tam jakoś przewrócimy, czy coś. Cieci Azeroth pod Kiecko. No tak, no pewnie, że chce. No pewnie, że chce Cieci Azeroth pod Kiecko, stary. Bo jestem, kurde, pewien, że jakby to jest mega potencjał, nie? Tylko jak dla mnie to pod Azeroth, to mógłby być nawet główny kontynent dodatku, nie? Ale dobra, bo też odjeżdżamy od tematu. Ale na patch też jak najbardziej by się nadawał. Więc fajnie, fajnie. From the earth he draws strength, our strength. O mój Boże! Wiecie, co to jest? To? To jest szept Nyzofa. O kurde. O kurde. Nie no, dobra, to już ten zostawię. Nie no, lore bomb. Kurde, no. Nie no, fajnie, fajnie. Ale tak oceniając ostatecznie, fajnie, nie no, fajnie. Takie, taka...
nie powiedziałbym, że tam mnie to jakoś tam nie wiadomo jak zachwyca, super mega tam nie wiadomo co się dzieje, ale taka dobrze moim zdaniem, że Blizzard wrócił tak bardziej do pisania takiego bardziej typowego, bo ja to tak postrzegam, takie typowe heroic fantasy historie. To im wychodzi najlepiej, gracze WoWa tego chcą, wydaje mi się, że jakby to się sprawdza najlepiej. Dobra, to będziemy czekać, no.